Cześć! Z tej strony Mike, witam Was w kolejnych Newsach Light. Nowy tydzień, nowe wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain, a więc zaczynamy! Bitcoin.org i dwa newsy od Tomasza Sawczaka. Na początku opłaty Ethereum gwałtownie spadły z rekordowych 14,60 do 2,25 dolara, oczywiście. W tej chwili chyba nawet, nawet mniej. Tak przynajmniej podaje BitinfoCharts. Zajrzyjmy sobie tutaj na e, trackera. Słuchajcie, 80 Gwei, czyli 61 centów, średnio 110. Wczoraj było nawet jeszcze mniej, bo pamiętam, że podczas niedzieli sprawdzałem, czy wyciszyć komórkę, żeby nam to nie przeszkadzała. Eee, było jeszcze mniej, było nawet chyba 60 Gwei czy coś takiego, eee, czy nawet 50 kilka, więc bardzo fajnie, oczywiście 23% ruchu zapewnia tutaj Uniswap, 9% ruchu zapewnia Tether. No cóż, ruch spadł, przechodzimy sobie do kolejnego newsa, Tomasz Sawczak, Dash uruchamia się FastPass. FastPass to status, który otrzymają platformy i usługi w ekosystemie handlowym, zapewniając zaawansowane wrażenia użytkownika Dash dzięki integracji Instant Send, Loopchain locks. Te funkcje dają użytkownikowi możliwość finansowania, wypłaty i handlu DASH z niepotkaną szybkością i bezpieczeństwem. No słuchajcie, nowy rozwój dla Dash'a. Bardzo fajna informacja, ale tak na szybko spójrzmy sobie jak wygląda cena Dash'a. Dash kiedyś w czołówce. Master Node Dash'a kosztował milion dolarów. W tej chwili Dash, powiem wam szczerze, spadł. Zastanawiam się, gdzie jest ten nasz Dash. Dash już jest na 32. miejscu, chociaż dalej kosztuje 70 dolarów. Zobaczcie. No cóż, solidny projekt, fajne połączenie masternodów i Proof of Worka. No, zobaczymy. System cały czas się rozwija, szczególnie w południowej Ameryce. Przechodzimy sobie dalej. Comparic.pl i Tomasz Sarna, Pax Forex nielegalnie oferował transakcje lewarowane na Bitcoinie yy, i złocie. CFTC ostrzega przed przelewaniem środków na konta firmy Pax Forex, czyli kolejny oszust agencja CFTC ich złapała. Jest tu, zobaczcie, że sąd okręgowy w południowym okręgu Teksasu już jest pozew przeciwko firmie Lino Group, Limited Pax, Forex i spółce zarejestrowanej w San Vincent i w Grenadynach. No, co słuchajcie, po samym nazwie, gdzie ta spółka zarejestrowana, to trzeba się zastanowić. Przechodzimy sobie dalej. Kolejny News, tym razem Jacek Walewski z komparika Ernst Young wprowadza nowe narzędzia do badań blockchainów. Blockchainy będzie łatwiej analizować. Oczywiście tutaj są. Eee, tutaj są nowe rozwiązania. Nazywają się Explorer i Visualizer. Stanowią część pakietu produktów Ernst Young Blockchain Analyzer. Wersja beta jest już dostępna płatnie dla osób fizycznych. Firma wkrótce udostępni to rozwiązanie jako usługę na swojej stronie. Słuchajcie, można by było w sumie pobrać i pobawić się tym. Ja myślę, że to jest dobry temat albo dla Kowalskiego, albo dla kryptodewa. Po ICM narzędzia, ale jak oni nie zrobią, zawsze ja się mogę zająć. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. Binance coraz mocniej wchodzi w DeFi, wprowadza swój słuchajcie, system e, lendingowy. E, platforma wprowadziła tokeny governance winos, czyli xvs, e, a także Vai. to jest oczywiście przypisany do, e, do dolara token. Pre Mining rozpocznie się 28 września, czy już się rozpoczął, dzisiaj mam 28, e, dla dla tokena XVS na Lunchpadzie, słuchajcie, coraz mocniej Binance wchodzi w DeFi, tu macie informacje. Eee, oczywiście zdecentralizowane finanse poprzez centralizowaną giełdę. Tylko trzeba by było się przyjrzeć, czy ta giełda tej ich Binance'owa jest w rzeczywistości zdecentralizowana, czy tam gdzieś nie ma dźwigni, czyli dexy, dexy, OFF i nie ma dexów, nie? żeby nie było później biedy, przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, Dave Portnoy ujawnił, że stracił swój portal sprzętowy, na którym miał 50 tysięcy dolarów w bitcoinie. Oczywiście pojawił się o, na podcaście Pompliano, czyli Pomp Podcast. Stwierdził, że stra stracił oczywiście 50 tysięcy dolarów w bitcoinie. Jest to założyciel Barstool Sports i nie jest fanem Alpha Crypto. Yy, Które opisuje jako gigantyczny schemat Ponzi'ego. Bitcoin wierzy, że bitcoin i kryptowaluty nie są, nie bazują na żadnych yy, fundamentalnych yy, wartościach, żadnych fundamentalnych yy, jakichś tam powiedzmy zasadach rynko rynkowych. No cóż, panie, prędzej panu się w wszy zalęgną do brody, niż bitcoin wyjdzie na rynku z mody. Tyle mogę skomentować. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, Roger Ver, bitcoin powiązany, ten rabl bitcoin na Ethereum udowadnia, że Lightning Network jest totalną porażką. No oczywiście coś innego mógłby Roger Ver powiedzieć, akurat tutaj wespół w zespół, jeśli chodzi o rozwiązania warstwy i drugi, to grają z kręgiem wariatem. E, nazwał oczywiście porażką tutaj Failure, bitcoin stokenizowany na Ethereum urósł do 1,3 miliarda DeFi jest najprawdopodobniej największym mechanizmem napędowym, a nie skalowalnie. Pff, czy Lightning Network to jest totalna porażka? Pff, ja bym tutaj polemizował z tym wszystkim. 118 tysięcy bitcoinów jest teraz zablokowanych na sieci Ethereum. No słuchajcie, robienie głównej kryptowaluty na jakimś węźle, no zajrzyjmy sobie, to nie tutaj, zajrzyjmy sobie tutaj, no jeszcze niedawno. Ciekawe, czy mamy jakiś kawałek history? bo to jest gas tracker zastanawiam się czy jest jakieś yy, czy jest jakieś history może wejdźmy sobie na ETH gas station zobaczmy tutaj czy tu jest jakiś kawałek historii yy, zastanawiam się albo ja nie widzę albo historycznie chciałbym zobaczyć jak to wyglądało w perspektywie czasu nie no cóż ten transaction calculator Vision, Dobra, nie będę tego teraz szukał w każdym razie. Słuchajcie, powiem w ten sposób, no jeżeli doszło do takiej paranoi, że przelew na Ethereum kosztował więcej niż międzynarodowy przelew bankowy, no to tylko świadczy o inteligencji użytkowników. Ja zresztą szerzej wypowiem się na temat pewnych rzeczy, gdzie, w którym kierunku te kryptowaluty zmierzają, co ja się tutaj kompletnie nie zgadzam z tym kierunkiem. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, aktualizacja, jeśli chodzi o atak na Kukoina. Wszyscy na pewno słyszeliście, Kukoin został schakowany. Podano, że tam jest 180 milionów dolarów czy 130, a w rzeczywistości jest wielkie 200 kilkadziesiąt i zobaczcie, hakerzy używają Uniswap, aby zdampować tokeny Ocean i Synthetix. Czyli na DeFi po prostu dumpują te tokeny, robią totalny dump, totalny dump tokenów rc 20 No i oczywiście atakujący zaatakowali Ocean, 200 tysięcy tokenów przetransferowali na portfel, zanim zamienili to na ETH na Uniswapie. Wyładowali już 130 tysięcy dolarów w 13 baczach po 10 tysięcy tokenów, no i ceny oczywiście. Cena oczywiście wygląda jak wygląda. To samo się dzieje z Synthetixem. A co ciekawe, zobaczcie, tak jest zajebiste, zdecentralizowane. A tutaj zawisili kontrakt. Proszę bardzo, jako pierwszy, pierwszy czyn do ochrony tokenów Ocean zawisiliśmy kontrakt Oceana. No i cóż. Skomentuję to w podsumowaniu, bo szkoda gadać. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. Kryptoskamerzy zalewają Estonię poprzez program e-rezydencji i teraz lokalne władze mają nadzieję, że rozwiążą ten problem i przywrócą zaufanie, jeśli chodzi o problem e-rezydencji. E rezydencja jest to oczywiście program estoński, e który jest bardzo mocno w tej, chwili, w tej chwili pod obserwacją tamtejszego regulatora. System oczywiście został zaburzony. Został zaburzony przez to, że skamerzy rejestrowali się jako rezydenci i oferowali, oczywiście, ICO. Ten kryptoprzyjazny naród stał się epicentrum największego w historii zamieszania czy skandalu, jeśli chodzi o pranie brudnych pieniędzy, na 220 miliardów dolarów. Oczywiście, pamiętacie, ja to o tym też mówiłem: Estonia usunęła, wycofała transakcję ponad 500 kryptofirm. W tej chwili w Estonii jest tylko 353 firmy, które posiadają licencję, a w, pod koniec 2019 roku 1234 firmy, e, firmy posiadały licencję. No cóż tu można powiedzieć, no re rezydencji, rezydencji program jest taki jest. Kolejny temat do przegadania właśnie mi się przypomniał, mam nadzieję, że nie zapomnę, albo wiecie co, zrobię sobie malutkie cięcie i zaraz do Was wrócę, muszę sobie zapisać. I już jestem z powrotem, kolejny news. Nowe Zelandzkie władze grillują firmy kryptowalutowe, aby przekazały im oczywiście dane krypto-użytkowników. Jeżeli coś nastąpiło i coś jest podlega opodatkowaniu, to władze chcą to wiedzieć oczywiście. Chodzi tutaj o Inland Revenue Department, czyli IRD. Rząd tutaj bardzo mocno chce ingerować, pytać się i tak dalej, i tak dalej. Chcą oni o, a to, a, o to, aby aby firmy przekazywały, aby firmy przekazywały właśnie dane swoich użytkowników i zobaczcie, między innymi wypowiedziała się tu pani Jenny Granger, w służę założycielej nowozelandzkiej kryptogiełdy Easy Crypto i wyjaśniła ono niezadowolenie z posunięcia IRD, powiadając o tym, że ten przemysł koncentruje się na prywatności, ale zgodziła się przekazać przekazać dane użytkowników. No słuchajcie. Wydawało się zawsze, że właśnie Australia, Nowa Zelandia to takie kraje wolności i tak dalej. A w Australii to się w tej chwili Trzecia Rzesza zrobiła generalnie i tam Gestapo po ulicach lata. No ale cóż, no chcieliście krypto, macie krypto. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. Bitcamp zwycięża. Inwestor przegrał legalną bitwę z giełdą Bithumb o ten wyciek danych z 2017 roku. Użytkownik twierdził, że stracił ogromne ogromne ilości pieniędzy poprzez to, że Bithumb dokonał pewnych zaniedbań. No ale sprawa oczywiście e, toczyła się przed Sonem Najwyższym i oczywiście, e, jak to stwierdził, e, stwierdził, że ten mężczyzna, który identyfikuje się jako Mr. A., ze względu na prywatność nie udowodnił, nie zdołał udowodnić, że właśnie poprzez ten incydent stracił on środki. Sędzia wydał wcześniej, już oczywiście, 3 września, że aby odrzucić dwa z trzech tych zarzutów. No i trzeci oczywiście, użytkownik dostał 5000 dolarów. Tyż uznano, że BitHub jest częściowo odpowiedzialny. No cóż, no w sądzie jest to do tego, że jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, to jest informacja, którą szerzej poruszę. Ten temat właśnie Ocean stwierdził, że sforkuje sieć, aby odzyskać stradzone tokeny z giełdy. E, ja to zostawię może teraz specjalnie bez komentarza, no ale powiem, no wiecie... Dobra, wszystko zrobimy, forka i odzyskamy sieć. A co będzie jak przyjdzie Władimir Putin i powie dęgi Ganiodziana dawa dawaj, słucha no i tak może być. Cofanie transakcji, forkowanie. Bardzo źle się to skończy. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. Producent koparek do Bitcoin, oczywiście AC-ów, wini koronawirusa za spadek 50% spadek oczywiście w przychodach, właściwie revenue to jest chyba, to jest chyba zysk. Zysk firmy spadł o 50,6% z 22 milionów i 350 tysięcy do 11 milionów dolarów w pierwszym e, w kwartale to powinno być kuan chyba nie H1 y, 2020 roku i oczywiście wydano komunikat w związku z tym, że kopanie tutaj można powiedzieć nie opłaca się i koronawirus i w ogóle halving w ogóle wszystkie halvingi to jest zło. Wróćcie, 50 bitcoinów za blok, nie? Także EBank także e stracił, ale jeszcze się trzymają. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. CEO Bybita, giełdy z tą współpracuje, twierdzi, że większość giełd kryptowalutowych jest podatna na haki przez sam swój, przez sam design, czyli przez to jak zostały zaprojektowane. Stwierdził on, że że można powiedzieć, nie jest wcale zaskoczony tym, że ataki są przeciwko kryptofirmom, ponieważ one są, one są z natury rzeczy podatne na tego typu ataki. Oczywiście, 150 milionów, a w rzeczywistości 200 kilkadziesiąt jeśli chodzi o coina. E, takie incydenty nie powinny szokować krypto użytkowników, ponieważ giełdy są właśnie podatne. Dodał, że scentralizowane aplikacje webowe, krypto giełdy są właśnie e, podatne na różnego rodzaju ataki, tak jak inne po prostu strony internetowe. E, hot wallety są podatne na kradzież. E, I co ciekawe, że kryptogiełdy potrzebują zaadresować swoje obecne słabości i wymusić więcej warstw bezpieczeństwa. Słuchajcie, to chyba w Japonii było. W Japonii było coś takiego, że giełda kryptowalutowa nie może przechowywać więcej niż chyba 10%, a może nawet 5% swoich aktywów na hotuletach. IBM chyba, o ile się nie, nie, nie mylę, to był to IBM już parę miesięcy temu, może ładny zrok, IBM stwierdził, że ma technologię, która zapewnia która zapewnia poziom bezpieczeństwa cold walletów, ale jednocześnie z, z łatwością użytkowania hot walletów, bo najczęściej to są cold wallety, ktoś chce dużo wypłacić, to trzeba zaczekać, bo to trzeba przelać, wiecie, hot wallety są podatne. No to chyba Szczepan Bentyn kiedyś powiedział, że giełdy kryptowalutowe dzielą, e, dzielą się na takie, które zostały schakowane i takie, które będą schakowane. I co ciekawe, dzisiaj e, swoją drogą, nie związane z kryptowalutami, ale wracając z siłowni, słyszałem, słyszałem w radiu wypowiedź, w której jeden z użytkowników na temat cyberbezpieczeństwa cyberbezpie, ogólnie, jeden tam z tam z firmy jakiejś zajmującej się cyberbezpieczeństwem, wypowiadał się, iż jest tu duży problem, ponieważ najczęściej hakami zajmują się jednostki wybitnie uzdolnione. To są bardzo często osoby, które są geniuszami w swojej dziedzinie i kontra, kontra nich stawia się zwykłych użytkowników. No i później jest jak jest. A bardzo często firmy też nie inwestują w cyberbezpieczeństwo odpowiedniego zasobu środków, no bo legal. To wiadomo, compliance to musi być, ale bezpieczeństwo dobra, tak zrobimy. Compliance przechodzimy sobie. Dalej, Uniswap stał się największym protokołem DeFi i w tej chwili total value lock, czyli ilość zabrokowanych środków w Uniswapie przekroczyła 2 miliardy dolarów. Tak podaje dane DeFi Pulse, to jest 2,08 miliarda dolarów w tej chwili. Oczywiście, Circulating Supply to jest 110,5 110 miliona ETH z tego Uniswap posiada 2,9 miliona ETH, czyli 2,58% zablokowane w MakerDAO i nie. Przepraszam, MakerDAO jest niewiele z tyłu, posiada 2,8 miliona i y, 1,96 miliarda. Także Uniswap na pierwszym miejscu, oczywiście Uniswap ma Ethera, Tethera, Wrapped Bitcoina i inne tokeny, jeśli chodzi o pulę płynności. E, rynek w tej chwili, musiałbym zobaczyć te DeFi pools ale myślę, że myślę, że rynek tutaj ma jeszcze potencjał, zobaczymy, przechodzimy sobie dalej. Wczesny inwestor w XRP, który przejechał się 50 procentowym pociągiem, wyjaśnia jak znaleźć aktywa, które mają potencjał do oczywiście parabolicznego wzrostu. Jest oczywiście znany inwestor, wszedł na rynek w 2020 roku i w swoim wywiadzie, a to jest pan Bitlord, Przypomina początkowe stad XRP. Kiedy pierwszy raz zwrócił na to uwagę, te aktywo było wyceniane na 0,8 centa. A oczywiście po 50 tysięcznym wzroście było 3,84. Oczywiście na pewno kupił po 0,8 centa, a sprzedał po 3,84. A ja kurde kupiłem po 800 centa, a sprzedałem po 38,40. Tylko gdzieś zgubiłem klucze prywatne. No i oczywiście jeśli chodzi o trading, to jest to bardzo dobry przykład. Czekałem e, prawie cały rok, jeśli chodzi o trade. E, czekałem na następny trend makro, następną wielką rzecz. Dobra, to nas nie interesuje. Teraz zobaczmy, co on mówi ten. E, szukałem jak <laughs> e, w coś takiego jak blue chips, e, czegoś, czego mógłbym, mógłbym zaufać. Mogę wrócić i spojrzeć solidnie na coś takiego jak Ethereum. Ma wsparcie, ma infrastrukturę, ma deweloperów, ma odpowiednie pieniądze we właściwych miejscach. I gdy jest coś takiego, gdy coś takiego jak Polkadot i Kosama wskoczyło na mój radar, bardzo wielu bliskich przyja przyjaciół weszło w to i zarobiliśmy dziesięciokrotnie na czym. No ale jak szukać takich projektów? Czyli co, że jak ktoś w coś wierzy, i coś tutaj, tak? No bo powiedział Polkadoci i Kusami. Wiecie co? Ja powiem w ten sposób. Pokaż statement, kutafonie. I wtedy zobaczymy. Sądząc, jeszcze wracając do tematu, sądząc po niektórych wypowiedziach tego pana, nie wiem, ja go jakoś sympatią nie darzę. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo, nowe, nowe partnerstwo pomiędzy Naxo i Litecoinem zmieni oblicze świata kryptowalutowego. Chodzi tutaj oczywiście o zwiększenie adopcji kryptowalut i technologii blockchain i utworzenie bardziej uczciwego rynku finansowego. Nexo posiada oczywiście możliwości, aby osiągnąć ten cel. 3 miliardy transakcji w dolarach, oczywiście wartość transakcji w ciągu ostatnich 2 lat 800 tysięcy użytkowników 13 lat już działa, 40 walut Fiat, dostępność w 200 w jurysdykcjach i ponad 100 tysięcy followersów na mediach społecznościowych no i cóż tu można powiedzieć partnerstwo jest już od 2019 roku, gdy Litecoin został dodany jako zabezpieczenie na Nexo na początku no i zobaczcie Antoni Tręczew, to jest współzałożyciel i zarządzający partner w Nexo mówi o tym, że mamy honor aby zoficjalizować naszą współpracę z Litecoin Foundation po bardzo udanej wspólnej historii Litecoin jest oczywiście w pośród najbardziej najstarszych cyfrowych aktywów. Jest to, <grymne> marka, jest to marka oczywiście z dziedzictwem w kryptowalutach, tak jak my, więc jesteśmy bardzo podekscytowani, aby być przyszłością tego oczywiście przyszłego wzrostu, wypowiedział się także Charlie Lee. Oczywiście jesteśmy podekscytowani, aby dać adopterom, więcej sposobów aby powiększyć swoje posiadanie litecoina i tak dalej i tak dalej no cóż takie no dobra wszystko fajnie wszystko fajnie ale nic tu dla mnie nie brzmi nadzwyczajnie przechodzimy sobie dalej proszę bardzo chcecie trochę analizy to no macie chociaż techniczna analiza to do Ciebie mnie nie zbliża eee, predykcja XRP osiągnie 25 centów pytanie tylko kiedy? kiedy eee, poziom wsparcia to jest 24,30 E, optymistyczna 25. Opór jest oczywiście na 0,245. No to co 0,2 centa różnicy. E, oczywiście jednodniowa analiza. Może jednosekundową, róbcie co jest sekundę świeczki, nie? Od czego można oczekiwać od ceny XRP? E, analityk e, Thunder Pips wierzy, że XRP w parze do USD urośnie w kanale wzrostowym. Tu oczywiście uro ten e, urósł narysował kreski. Niczym u siostry Tereski. No, i cóż, tu można jeszcze powiedzieć. No słuchajcie, 25 za XRP wcale to nie cieszy mnie. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. Wydobyto właśnie bitcoin o numerze 18 milionów 500 tysięcy, czyli wydobyto ponad 88% wszystkich milionów milionów bitcoinów. Zostało nam ile? 2,5 miliona bitcoinów to wydać, ale oczywiście w tej chwili już. Zdecydowanie mniej, ale oczywiście zajmie to 120 lat, ze względu na to, tak właśnie to wygląda. Ze względu na to, że po pierwsze trudność rośnie, po drugie, co 4 lata mamy halving. Na pewno pamiętacie taki live okazjonalny Bitcoin Halving Live Celebration. Następny w 2024 roku, na który już teraz serdecznie zapraszam. I właściwie. Nie, to jest już ostatni news. Nie, to już jest ostatni news, dobrze mówię. Proszę bardzo, Gas Now, czyli nowe narzędzie, które przewiduje, które przewiduje ceny Ethereum, właśnie poszło do, po, do publiki w Chinach. Największa, druga, największa kryptowaluta. Jest w tej chwili, chyba jeśli chodzi o popularność, pierwszą, bo oczywiście DeFi mania, DeFi srania. No, przez te DeFi nawet nie można zrobić prania. I zobaczcie, Spark Pool to jest oczywiście jedna z największych mining pooli chińskich. Wypuściła coś takiego, opracowała GasNow, system, który przewiduje, przewiduje FI na Ethereum, czyli można będzie, sobie, będzie można sobie przewidzieć, kiedy wysłać, jak wysłać i tak dalej. Zobaczcie, najwie, większość istniejących rozwiązań kalkuluje FI bazując na danych historycznych. Jednak SparkPool kalkuluje te właśnie fi, bazując na, swoim własnym, na swoich własnych transakcjach oczekujących w tym poolu, wszystkie właściwe transakcje, które oczekują do potwierdzenia, do potwierdzenia w sieci Ethereum. Szczególnie jeśli chodzi o yield farming, to czas jest tutaj czymś bardzo ważnym. No słuchajcie, może też trzeba będzie przetestować. Dobra. Trzeba przejść do podsumowania. Słuchajcie, trzy tematy. Teraz, tak na początku, może temat przyjemny. Przyjechały okładki. Proszę bardzo, Satoshi Nakamoto, Bitcoin Whitepaper, Paper. Akurat nie mam, jest tu szyna wstawiona, więc white papery będą dostępne. Jak ktoś będzie miał ochotę, za świnio lisy kupić. Bo wiecie, zrobiłem też poprzednią wersję. Ona nie była tutaj napisu Satoshi Nakamoto, więc dodaliśmy. Ale to było na dyplom, nie? Więc mam takie trzy okładki. A teraz będą takie sprasowane, jadę jutro do introligatora, bo ja osobiście takiej prasy nie posiadam. On mi tutaj wprasuje 9 stron, bo tyle zajmuje whitepaper bitcoina i będą do rozdania. Wiem, że jedna osoba na pewno chciała mieć taki whitepaper, jak ktoś będzie chciał, to oczywiście. Pamiętajcie, ja nie sprzedaję whitepapera, papera, nie mam praw autorskich do whitepapera, ja sprzedaję usługę robienia ładnej okładki. Że nawet nie sprzedaję, bo to jest na zasadzie takiej, że ja sobie to zrobiłem i zaczynamy serię. Jak tylko to zrobię, zaczynamy serię. Mike Satoshi czyta white paper Bitcoina. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Drugi temat to jest oczywiście cofanie transakcji. Ja jestem ogromnym przeciwnikiem cofania transakcji, robienia forków, tego typu rzeczy. Jestem wyjątkiem Ethereum za to. Dla mnie prawdziwym Ethereum jest Ethereum Classic. Z jednej prostej przyczyny. Słuchajcie, to jest na takiej zasadzie. Blockchain, oczywiście. Jest dla ludzi myślących i kryptowaluty są dla ludzi myślących. I teraz, tak, jeżeli masz swoje środki, to zapewni im bezpieczeństwo. Większość znacznie traduje. Jeżeli chcesz tradować, to wybierz odpowiednią giełdę, która ma odpowiednie zabezpieczenie finansowe, ubezpieczenie na wypadek haku i tak dalej. I do mnie nie trafia argument, ale okradli hakerzy i tak dalej, i tak Oni tak będą musieli wyjść do fiatów. No i tu jest kwestia, no na co, przepraszam, a w tej chwili powinniśmy, nie wiem, dolary likwidować, bo przestępstwa są w dolarach. Czy powinniśmy, nie wiem, każde wszystkie narzędzia są mnoże polikwidować, bo ktoś może komuś nóż w plecy wsadzić, nie? Troszeczkę tak to nie działa. Dlaczego jestem takim wielkim przeciwnikiem tego? Z jednej prostej przyczyny. Pamiętacie co się stało ze złotem w Stanach Zjednoczonych, kiedy osoby wszystkie, które przechowywały złoto, złoto zostało zdelegalizowane w Stanach Zjednoczonych i zostało po prostu odebrane ludziom, stało się nielegalne. Teraz wyobraźcie sobie podobną sytuację, a cytując klasyka, nie ma takiej niegodziwości, na którą nie zdecydowałby się z natury łagodny, socjalistyczny rząd, kiedy skończą mu się pieniądze. I teraz wyobraźcie sobie, że politykom pokażecie, możemy cofać, możemy cofać, nie? Możemy cofać transakcję. I w pewnym momencie przychodzi car Władimir i mówi: Dzięki gani! No, i mówi: O moi obywatele rosyjscy, proszę oddać władzom. Rosyjskich obywateli, wszystkie środki, bo kryptowaluty są nielegalne w Rosji. Proszę cofnąć transakcje, pozabierać im z portfeli i tak dalej. Nie. Blockchaina największą zaletą jest jego niezmienność. Cofanie transakcji na blockchainie i tego typu rzeczy powoduje tylko jedno. Powoduje to, że politycy prędzej czy później sięgną. E, sięgną po, 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 po swoje narzędzia i sięgną swoimi brudnymi, socjalistacznymi łapami po nasze pieniądze. Zapamiętajcie to. I e, jak to mówią Amerykanie: be, care, be careful what you wish for. Nie? Także, także to. E, kolejna rzecz. Słuchajcie, słyszeliście, to jest niezwiązane z krypto, to tak na krótko. Słyszeliście na pewno o tym, że teraz nasz e, prawo, i, e, znaczy podatki i socjalizm, rząd spod tej czerwonej bandy chce wprowadzić podwójne opodatkowanie osób, które są za granicą, nie? Słuchajcie, wbrew pozorom tu nie chodzi o pieniądze. Nie wiem, czy wy to widzicie. Większość osób zrobi <grym> oczywiście nie ten palec i powinnie, to ja pierdzielę polskie obywatelstwo. Większość ludzi, szczególnie z Europejskiej Unii, którzy mieszkają w Anglii, w Irlandii, gdzieś tam nie głosuje na podatki i socjalizm. Większość zdecydowana. Pozbędą się elektoratu. Po co ci mają głosować, którzy nie mieszkają w Polsce? W Polsce mamy, ty się stoi, czy się leży, 500 plus się należy, mamy elektoratu socjalnego bardzo dużo, możemy rządzić. Zobaczcie, jaki to jest sprytny pomysł. To o to chodzi. Pieniądze. Przecież oni wiedzą, że nikt nie zapłaci, się, bo obywatelstwa pozbędą ludzie. No. A najczęściej, jak wyjeżdżają, to są całe rodziny i tak dalej. I oni rzucają kwotę, no bo 1300 zł to będzie wolny. O, puknij się tutaj w łeb, Mateuszek. Kolejny temat. <laughs> Oczywiście w międzyczasie ktoś mi zwrócił uwagę, że, że coś tam chrąkam. Wiecie co, jak długo gadam, to mi się sucho muszę sobie wodę brać. Jak się podobało, jeszcze nie kończę odcinka, ale dajcie łapkę w górę, pamiętajcie, napiszcie komentarz, lubię z wami rozmawiać, lubię z wami polemizować. Pamiętajcie w międzyczasie, że wczoraj była kryptowoltowa niedziela z Majkiem pojawił się wczoraj e, bardzo zły moderator oczywiście i pojawił się Tomek KryptoDev także fajna rozmowa była, mocno techniczna mam nadzieję, że Kermit się pojawi mam nadzieję, że Maciek z 3.2.1 Krypto się odezwie potwierdził, ktoś tam napisał o, Maciek z 3.2.1 Krypto, to nie przyjdzie to nie przyjdzie, bo co? był? nie, nienawidzi mnie, tak? bo wyście sobie tak w, w swoich pustych łbach umynili, nie że Maciek to mnie nie lubi, a ja Maćka nie lubię nie, że co, ja próbuję go ściągnąć, bo co? Ma inny punkt widzenia. Słuchajcie, cofnijcie się do starych kryptowalutowych, niedzieli, jak się pierwszy raz Fenix pojawił, jak się pierwszy raz pojawił, kowalski, X-Grosz, inne osoby, Rafał Kiełbus, to jest publiczne medium, można sobie rozmawiać o różnych, o różnych tematach. Ja tylko z kamerów nie wpuszczam, a osoby może mieć zupełnie inne punkty widzenia, no. Jeżeli byłby normalny człowiek, no Feniks akurat siedzi na płocie, trochę ma tam niewygodnie, ale siedzi na płocie, ale jak byłby ktoś od Bitcoina SV, normalnie wpaść, porozmawiać, ja nie mam nic przeciwko. Nie mam nic przeciwko. Ja jestem otwarty na no różnego rodzaju. Nie interesują mnie jakieś tam yy, no future e albo inne różne rzeczy. <laughs> Słuchajcie, dobra, to jest to. Dzisiaj nie zdążyłem nagrać o Filecoinie, ale jutro najprawdopodobniej nagram sobie o Filecoinie, jeśli chodzi o to. No i zasadniczo to chyba by było tyle. Zapraszam też jeszcze do odcinka. Oczywiście, Bitcoin stworzyły go banki, służby i światowa finansjera. Kto nie oglądał tutaj, u góry wyskakuje wam link. No i oczywiście, co. Kolejne odcinki już niedługo, także z mojej strony. A, jeszcze jedna, za, za, zanim się z Wami pożegnam. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale dodaję wam e, na dole, na pasku są, cza e, czas jest. Jeżeli nie oglądacie na premierze, to możecie sobie kliknąć na poszczególne rozdziały najechać myszką, zobaczyć to, o czym jest mówione i sobie kliknąć i w ten to, to, to momentu oglądać. To jest fajna, nowa funkcja. Nie tak dawno została na YouTubie wprowadzona. Staram się we wszystkich newsach w jakichś takich odcinkach dyskusyjnych rozmawiać. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Także z mojej strony już teraz to tyle. Dziękuję za to, że byliście na tej premierze. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do nas. Następnego razu.